Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany na czytaniu miłosnym na miesiąc kwiecień 2019. Pierwsza część filmu będzie dotyczyła wszystkich osób, które są już w relacji partnerskiej bądź małżeńskiej. Druga część filmu będzie dotyczyła osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, co tarot powie, czy jest szansa, żebyście kogoś ciekawego w tym miesiącu poznali. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, abyście sprawdzili swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam ciekawego odnośnie miłości dla naszych baranków w kwietniu karty chcą zaoferować. Dobrze. Co myślicie o swoim partnerze? Siedem denarów. Co wasz partner myśli o was? Sześć kielichów. Co czujecie do swojego partnera? Mago. Co wasz partner czuje do was? Głupiec. Jakie są wasze zamiary w stosunku do partnera? Cesarz. Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Trzy miecze. Jak traktujecie swojego partnera? Cztery buławy. Jak wasz partner traktuje was? Król buław. Co jest między wami lub kto jest? Sprawiedliwość i najbliższa przyszłość. Osiem kielichów, połowa miesiąca, trzy denary i koniec miesiąca, as denarów. W tle czytania mamy kartę śmierci. Widać. Widać. Może troszeczkę przesuniemy. I już patrzymy, kochani, co tam się dzieje w waszym związku. Jest dobrze, ok. Kochani, pierwsza karta, co myślicie na temat swojego partnera? Pojawiła nam się tutaj siódemka denarów. Karta mówiąca o tym, że czekacie. Analizujecie, patrzycie na partnera, obserwujecie go, monitorujecie całą sytuację i tak naprawdę zastanawiacie się, czy z tego coś będzie. Czy z tego coś dojrzeje pozytywnego? Jak ta sytuacja dalej się rozwinie? Zostajecie, że tak powiem, w biernej pozycji. Nic już dalej nie robicie, bo to, co mieliście zrobić, zrobiliście. Cały swój wysiłek, całe zaangażowanie, całą swoją moc w ten związek włożyliście. To, co mieliście do zrobienia, zrobiliście. I teraz po prostu obserwujecie partnera, jaka będzie reakcja, tak? Co on dalej zamierza z tym wszystkim zrobić i jak ta relacja dalej się rozwinie. Co macie w sercu, kochane baranki? W sercu macie mag, który mówi, że macie naprawdę silną wolę, wszystkie atuty do tego, żeby
nawet troszeczkę zmanipulować partnerem i tak naprawdę to od Was zależy, czy z nim będziecie, czy nie. Macie wszystko pod kontrolą. Macie wszelkie warunki do tego, żeby Wasz związek był na Waszych warunkach, tak? Mag jest to silna wola, jest to taka mocna więź, ale pod Waszą kontrolą i troszeczkę taka zmanipulowana, więc tak naprawdę musicie się zastanowić, czego Wy chcecie, bo macie do tego wszelkie, mówię, warunki, narzędzia, predyspozycje, żeby wykreować swoją rzeczywistość i żeby po prostu było tak, jak chcecie. Tylko mag też ostrzega, żebyście za bardzo nie nadużywali tej swojej silnej woli, żebyście nie manipulowali, żebyście tutaj nie ingerowali w jakiś sposób, naginając właśnie czyjąś wolę, tylko dlatego, żeby ta osoba z Wami była, tak? Więc tutaj na to uważajcie, ponieważ macie bardzo silną moc, te uczucia są takie wręcz natarczywe, dominujące, tak, w stosunku do partnera. Wasze zamiary. Mamy tu kartę cesarza. Kolejna karta władzy, bardzo mocna karta. To jest Wasza karta, czyli przede wszystkim będziecie sobą w stosunku do partnera. Na pewno się w stosunku do niego nie zmienicie tak, jak on by chciał. Będziecie silni, asertywni, będziecie stanowczo podchodzić do każdej decyzji, nieustępliwie. Wy tutaj się określacie na wyższej pozycji, jakby, tak jakbyście wy tutaj dominowali w tym związku. Co jeszcze nam mówi cesarz? Cesarz jest to taki władczy stosunek do partnera, tak? Kontrola. Być może jesteście starsi troszeczkę od swojego partnera, też tak może być, ale na pewno chodzi tutaj o to, że Wy przejmujecie tą silniejszą pozycję w związku i Wy kontrolujecie, tak jak mówi też ten mag, Wy chcecie kontrolować partnera, kontrolować uczucia, kontrolować jego zachowanie. Jesteście po prostu stroną dominacyjną w tym związku, tak? I tak, taką pozycję chcecie utrzymać. Dobrze. Co myśli o Was Wasz partner? Mamy tutaj sześć kielichów, która mówi, że Wasz partner chce się z Wami tylko i wyłącznie przyjaźnić. Wy się znacie bardzo długo, być może łączą Was jakieś wspólne relacje, nawet z dzieciństwa, z lat szkolnych. I dlatego jest ta przyjaźń, tak? Bo praktycznie znacie się jak łyse konie, ale partner chce, żebyście byli jedynie dla niego bardzo dobrym przyjacielem. On tutaj nie jest jeszcze gotowy na żadne uczucie, po prostu dobrze się z Wami dogaduje. Ta relacja jest na takiej koleżeńskiej bardziej takiej stopie niż właśnie jakieś tutaj uczucia, tak? Jesteście osobą, której może się wyżalić, może porozmawiać, ale nie widzę tutaj nic takiego, co by mówiło o jakimś gorącym uczuciu, jakimś przywiązaniu, jakichś deklaracjach, ponieważ wydaje mi się, że Wasz partner nie jest jeszcze na to gotowy, tak? On Was po prostu traktuje dobrze ze względu na taką przyjacielskość, ale nic więcej. Chce się na razie przyjaźnić. Co ma w sercu? W sercu ma głupca, czyli takie duże dziecko, Piotruś Pan. Tak naprawdę sam nie wie jeszcze, czego chce, nie umie się określić, nie umie podjąć decyzji, chciałby sobie jeszcze poszaleć. Głupiec jest to karta mówiąca o niedojrzałości emocjonalnej, tak? Ale też i nowym, ryzykownym początku, więc być może jak on się wyszaleje, to coś będzie chciał zaryzykować i nowego tutaj w stosunku do Was rozpocząć, ale tak jakby nie był jeszcze na to gotowy. Tak jakby potrzebował czasu, tak jakby potrzebował się wyszaleć, tak jakby potrzebował jeszcze głębiej poznać Was. Dlatego te uczucia są tutaj takie niedojrzałe, tak? Jest to wszystko takie nowe, takie dziecinne, niepoważne. Tak naprawdę on sam jeszcze nie wie, czego chce. Jego zamiary, trójka mieczy.
Trzy miecze mówią o tym, że ta osoba myśli, że on ma w sobie jeszcze jakąś, bądź ona, tak, jakieś jeszcze sprawy, jakieś żale, jakieś takie urazy, o których nie chce Wam powiedzieć, tak? I on spowoduje Wasze rozczarowanie, ta osoba spowoduje Wasze rozczarowanie. Ja zaraz dopytam, o co tutaj konkretnie chodzi, ale być może na razie on właśnie chce zostać tym przyjacielem, ponieważ coś w sobie nosi, z czym nie chce się z Wami podzielić, co go męczy, coś być może z przeszłości, jakaś trudna sprawa, on ma do Was jakiś żal o coś, jakąś urazę, coś go tutaj boli, coś go męczy i dlatego Wy będziecie rozczarowani tą jego postawą, że on się tak zachowuje w taki sposób, tak? Nie będzie chciał się odkryć. Coś w sobie, ktoś mu zranił to serce, być może Wy, ale on nie chce o tym rozmawiać, nie chce tego wyjaśniać. Jest to, gdzieś to siedzi w nim głęboko i przez to być może jest tutaj taka na razie bariera, taka, jakby to powiedzieć, dystans, tak, między Wami, że Wy może byście chcieli, uważacie, że nie ma problemu, nad wszystkim trzymacie kontrolę, trzymacie pieczę, a być może jego to denerwuje, być może jemu to przeszkadza, ale nie ma odwagi Wam tego powiedzieć prosto w twarz, tak? Dobrze. Teraz tak, jak Wy traktujecie swojego partnera? I tutaj mamy cztery buławy, czyli wygląda na to, że chcecie z nim tworzyć dom, chcecie z nim tworzyć rodzinę, być może jest to Wasz małżonek bądź małżonka. Cztery buławy ogólnie mówią o tym, że budujecie razem dom i rodzinę. Więc na pewno mieszkacie ze sobą, na pewno dzielicie gospodarstwo domowe. Niewykluczone, że są dzieci, chociaż nie u wszystkich, tak, ale w większości. Mieszkacie ze sobą i tak jak mówię, razem prowadzicie gospodarstwo domowe, tak, czyli jesteście rodziną. Taką w dosłownym słowa tego znaczeniu i wydawałoby się z Waszej strony, że jest to mocna, trwała rodzina, tak. No Wy go traktujecie na pewno jak członka rodziny. Mieszkacie razem, wspólnie po prostu korzystacie z życia. Natomiast Wasz partner ma króla buław, który mówi o tym, że nie za bardzo chce się usilić, moje kochane baranki. Król buław jest to relacja na jego zasadach, ale ponieważ Wy macie tego cesarza tutaj w zamiarach, i to jest Wasza karta, i to jest bardzo silna osobowość, jeszcze z tym magiem, który czuje się po prostu niepokonany, który po prostu może stworzyć wszystko i z silną osobowością tego cesarza, no to po prostu no nie ma na Was mocnych, tak? I być może on się tutaj czuje zdominowany w tym związku, tak? Ale też nie chce się podporządkować. On chce, żeby było po jego myśli, a nie po waszej. On chciałby, żebyście wy się troszeczkę podporządkowały jemu, tak? Żeby on może się poczuł tym panem domu, bo na razie wy macie kartę cesarza, czyli no władza absolutna, tak? Czyli wy tutaj rządzicie w domu. Wy jesteście alfą, a jemu to nie pasuje. Być może jest przez to ta uraza, tak? Bo on by chciał, żeby jednak no ta, on reprezentował tę głowę rodziny, tak? Nawet jeżeli tak nie jest, to żeby po prostu stwarzać takie pozory, że on rządzi, tak, że on decyduje, że jest tak, jak on chce. No ale przy Waszej tutaj karcie i maga, i cesarza, i przy Waszym takim mocnym charakterze, to raczej mu to nie wyjdzie, tak, i dlatego być może on jest z tego niezadowolony, że jest cały czas strącony na tą niższą pozycję społeczną, jest niżej w hierarchii, i dlatego jest tutaj taka no, jego reakcja, tak? On nie chce się usilić, nie chce Wam się podporządkować. On chce, żeby było tak, jak on zadecyduje. I być może dlatego jest tutaj ten konflikt. Co jest między Wami? Między Wami jest karta sprawiedliwości, mówiąca o tym, że będziecie coś rozliczać. Rozliczać być może jakąś przeszłość.
Więc dla jednej grupy baranków może być to taka informacja, że wreszcie usiądziecie, porozmawiacie i wylejecie te swoje wszystkie żale, oczyścicie tą atmosferę pomiędzy wami, po prostu rozliczycie wszystko i to nie tylko te sprawy materialne, ale też właśnie wszystkie te mentalne, tak? Uczuciowe. Wszystko sobie powyjaśniacie, uporządkujecie i będziecie chcieli stworzyć równowagę w waszym związku. Z kolei dla innych może być to separacja, może być to nawet rozwód, tak? Czyli jakieś sprawy tutaj urzędowe, sądowe. Coś, co pomiędzy wami tutaj właśnie się takiego zadzieje. Być może dlatego, że nie umiecie dojść do tego kompromisu i tak naprawdę każdy z was nie chce ustąpić, tak? Bo wy twardo bronicie swojego stanowiska i tak jakbyście czekały na to, czy ten wasz partner się w stosunku do was podporządkuje, czy nie, a on nie chce się podporządkować. Nie chce się podporządkować, on jest, ma głupca w sercu, czyli taki troszeczkę zbuntowany jest, tak, jak nastolatek, że nie, on tupnie nogą, ma być tak, jak on chce, a wy nie dacie się tutaj strącić z tego piedestału, z tej pozycji mocnej w waszym związku, tak? Nie chcecie ustąpić, nie chcecie oddać tego tronu cesarza królowi buław, który no, jakby nie był, jest niżej w hierarchii, tak? I to karty tutaj pięknie pokazują, waszą mocną, taką dominującą pozycję w związku, co bardzo się nie podoba waszemu partnerowi, tak? I być może właśnie tutaj dojdzie do jakichś rozliczeń, no nie dojdziecie do porozumienia i będzie po prostu rozstanie. Na razie się rozstaniecie, zostaniecie przyjaciółmi, ale nie jesteście jakby oboje gotowi na budowanie tego związku, ponieważ on zbyt chaotycznie, zbyt dziecinnie, niedojrzale podchodzi do tego na zasadzie małego dziecka, które gdzieś tam w sklepie szarpie mamę i mi kup mi tę zabawkę, kup, bo ja chcę, bo ja chcę, bo ja chcę. Chcę rządzić, tak, dorosłym, a wy sobie na to nie pozwolicie, bo wy jesteście tak mocną osobowością, tak stanowczą i znacie swoje miejsce, tak? Wiecie, że jesteście na tej wyższej pozycji. Wy rządzicie, wy jesteście górą, wy jesteście władzą. Jesteście bardzo asertywni, tak? Czyli nie pozwolicie sobie wejść na głowę. Umiecie powiedzieć nie. Co w najbliższej przyszłości, kochani? No, w najbliższej przyszłości sama karta już tutaj obrazuje, co się wydarzy. Po prostu wasz partner odejdzie. Być może to będzie chwilowa rozłąka, być może jakaś chwilowa separacja, no ale wy żegnacie tego partnera. Być może on nie może znieść tego właśnie, że jest taki dominowany, tak? Być może i psychicznie, i fizycznie, tak? No nie umie się odnaleźć w tym związku, nie umie po prostu się wam podporządkować i po prostu ucieka, tak? Zostawia was. Wy troszeczkę będziecie rozżalone, troszeczkę możecie sobie popłakać, no być takie właśnie rozczarowane, tak? On was rozczaruje tym, ale to dlatego, że nie było wyjaśnienia tych spraw. Być może on tłamsi w sobie to, że mu się to nie podoba, jak wy go traktujecie, tak? Że chciałby być może na równej pozycji z wami, a nie taki zdominowany, no strącony w tej hierarchii na gdzieś tam niższe stopnie, prawda? Zazwyczaj jak jesteśmy z partnerem, no to chcielibyśmy być równo traktowani. A tutaj jest ewidentnie, macie bardzo mocne karty, arkana wielkie, mag i cesarz, to jest władza absolutna. To jest taka absolutna władza, to jest taka siła woli potężna, że wy po prostu no, nie dacie sobą tutaj rozporządzać, tak? Już chciałam powiedzieć, pomiatać, no być może tak w niektórych. Wy tu rozdajecie karty, wy rządzicie, wy jesteście tutaj głową rodziny. I dlatego wasz partner być może tego nie wytrzyma, ponieważ ósemka kielichów jest to karta mówiąca o tym, że no niestety, tak się już źle dzieje, tak się źle czujemy komfortowo, może po prostu odchodzimy, tak? Bo te emocje są nie do wytrzymania, musimy odpocząć. Jest to karta, która mówi, że nie zamykamy ze sobą drzwi, nie palimy mostów, więc w każdym momencie ten wasz partner będzie mógł wrócić, jeżeli tylko będzie chciał i wy mu na to pozwolicie, tak? Więc być może jest to taka tymczasowa rozłąka, ale na pewno on odejdzie, tak? Jak już tego nie zrobił, bo to też czasami karta mówi, że bo to jest najbliższa przyszłość, czyli być może on już, że tak powiem, zwinął manatki i poszedł sobie w siną dal, tak? Więc to może tak wyglądać, kochani, że na razie jest ta rozłąka. U jednych może być to separacja, u innych rozwód, a jeszcze u innej grupy baranków po prostu no, tymczasowa
taka rozłąka, żeby sobie przemyśleć, zastanowić się, co my tak naprawdę od życia chcemy. W dalszej części, w połowie miesiąca, mamy kartę 3 denarów. 3 denary mówią o tym, że wy się skupicie na pracy. Skupicie się na pracy, praca będzie ważniejsza od tej osoby i tak naprawdę nie będziecie sobie zawracać ją głowy, tylko po prostu no, uciekniecie w pracę, tak? Będziecie się zajmować sprawami finansowymi, takimi przydomowymi. Nie będziecie już wracać do tematu. No i koniec miesiąca, as denarów, czyli po prostu kolejna karta mówiąca o finansach, że będzie Wam dobrze, tak jak jest. I taka niezależność finansowa, tak jakbyście odczuli ulgę, że wreszcie jesteście niezależni, że możecie sobie na dużo pozwolić, jesteście szczęśliwi i jest Wam dobrze tak, jak jest, tak? Karta tła, karta śmierci, mówiąca właśnie o transformacji w związku, ale o takiej zmianie, na którą jesteście gotowi, tak? Przez bolesne oderwanie, więc być może chodzi tutaj o rozłąkę, tak, z tą osobą, no, która niestety nie chce żyć z Wami na Waszych warunkach, tak, po prostu nie chce się podporządkować, nie chce zagrać w tą grę na Waszych zasadach, tak, i po prostu ucieka. I Wy jesteście na to przygotowani, tak jakbyście wiedzieli, że taka sytuacja może się wydarzyć. Na pewno zamykacie jakiś etap w swoim życiu, to na pewno, i zostajecie na stopie przyjacielskiej, tak. Ale tak jak mówię, Semka Kielichów nie zamyka rozdziału jeszcze totalnie, więc być może jeszcze kiedyś wrócicie do rozmów, jeszcze być może jak ta osoba sobie coś przemyśli, przeanalizuje, dojrzeje, tak, bo na razie ona w sercu ma głupca, czyli jeszcze ma takie świeże, ale niedojrzałe uczucia, tak, nieprzemyślane. Nie ma doświadczenia być może. To wtedy jest szansa, że coś się tutaj odrodzi. Na razie zostajecie tylko i wyłącznie przyjaciółmi. Kochani, dobierzemy sobie kilka kart, żeby sobie to wyjaśnić. Pierwszą kartą może wyjaśnimy sobie, o co chodzi z tą sprawiedliwością. Czy to będzie faktycznie rozwód, czy tylko na razie takie rozliczanie się. Proszę o wyjaśnienie karty sprawiedliwości. Wisielec. Wisielec, oświecenie, przemyślenie, kochani. Czyli tak jakbyście musieli zrobić pauzę, tak jak powiedziałam, w swoim związku. Dokładnie przemyśleć, zastanowić się, czego Wy tak naprawdę chcecie, czego tak naprawdę chce Wasz partner. Coś jest odwlekane, coś jest w zastoju, czyli być może na razie separacja, tak? Ponieważ rozwód. Wydawałoby mi się, że to by była karta jakaś taka mocniejsza, szybsza. Ale jeżeli jest wisielec, to znaczy, że Wy na razie zawieszacie tą swoją relację, tak? Po prostu coś jeszcze odwlekacie, przekładacie. Być może wisi między Wami ten rozwód, tak? Chcecie po prostu, już była taka rozmowa, że no dobrze, to jak nam się nie układa, to rozstańmy się, po co razem być, tak? Ale być może jeszcze chcecie sobie dać szansę, chcecie się nad tym dokładniej zastanowić i odwlekacie to w czasie, tak? Robicie pauzę, czyli dlatego może być na razie separacja. Być może osobno zamieszkacie, a być może chodzi tylko o emocjonalną separację, że po prostu no, na razie będzie chłód między Wami, będziecie razem mieszkać, ale no, nie będzie zbliżeń, nie będzie takiej relacji po prostu na zasadzie partnerstwa, na zasadzie mąż-żona, tylko no po prostu będziecie razem ze sobą mieszkać, ale nic Was nie będzie łączyć, tak? Będzie chłodna sypialnia, będzie taka chłodna relacja, taka formalna bardziej między Wami niż jakaś taka serdeczna, tak? Będziecie po prostu jak kolega z koleżanką. Musicie coś przemyśleć, przeanalizować, być może spojrzeć na niektóre sprawy z innej perspektywy, jeszcze raz to przewałkować. Ale bardzo by było dobrze, jakby on się otworzył, jakby on powiedział, co mu leży na tym żołądku, o co mu chodzi, tak? Jakie on urazy do Was żywi, co mu nie pasuje, powinno być to wyjaśnienie. Wtedy bardziej by się ta sytuacja tutaj rozjaśniła. Proszę o wyjaśnienie szóstki kielichów. Dlaczego on Was uważa jako przyjaciela?
No, 9 buław. On już mu ciężko jest z tym. Ale on jest bardzo ostrożny. On się tak jakby się czegoś bał. I dystans właśnie. Tu jest ta karta mówiąca o tym, że wytwarza się między wami dystans emocjonalny. On was dystansuje. Być może wy za bardzo naciskacie. No wy macie takie silne tutaj karty, kochane baranki. Wy jesteście tak mocną osobowością. Niebywale. No magii, cesarz, no to już jest w ogóle władza absolutna. Tak jak już powiedziałam, jeszcze taka manipulująca, kontrolująca. Z takim naciskiem na tą silną wolę. I on już jest bardzo poturbowany, ale broni siebie, tak? Czyli tak jakby już coś się w nim łamało, ale on jeszcze nie pozwala bronić dostępu, tak? Broni tej swojej prywatności, broni tej swojej przestrzeni osobistej. On nie chce się dać zdominować całkowicie przez was, tak? Nie chce się podporządkować. On jest mu już ciężko, on jest taki poturbowany, ale jest ostrożny, jeszcze po prostu uważa, no, że będzie walczył do końca, tak, że nie podda się. Więc o to tutaj chodzi. Co z tym głupcem w sercu? Znowu mamy 3 denary. Trzy denary jest to karta dogadywania się, tak? To jest karta przyjęcia jakiejś oferty. To jest karta zlecania komuś czegoś, tak? Ale to jest też praca nad sobą, więc być może on nad sobą pracuje jak najbardziej. Karta nauki, karta zdania egzaminu być może życiowego, tak? Bo dla niego jest to nowość. On jeszcze po prostu no, jest tak naiwny, zachowuje się bardzo niedojrzale, ale być może chciałby się w tym sprawdzić, tak? Ale tu go coś blokuje, jakaś wewnętrzna uraza. Zaraz zobaczymy te 3 miecze, o co tutaj chodzi. No tak, królową kielichów, czyli chodzi o uczucia. On ma zranione uczucia. On ma zranione uczucia, moje kochane baranki. I dopóki nie wyjaśnicie sobie, o co tutaj chodzi, dopóki on się nie otworzy, nie powie, co go boli, co go rani, co mu nie pasuje, to no, będą tutaj niedomówienia i będzie tak, jak jest. Bo on woli uciec, niż szczerze porozmawiać. No taka tu jest sytuacja. Być może on się was boi. Być może wy jesteście, mówię, tak silną osobowością, tak dominujecie w tym związku, że on po prostu czuje się stłamszony, z czym jest mu bardzo ciężko, tak? Bo zobaczcie na tej karcie, jaki ten człowiek już jest tutaj poraniony, tak? Ale on nadal stoi, broni. Broni siebie, broni tych swoich wartości. Ale jest już jest zraniony, tak? Boi się, jest ostrożny. Zobaczcie, on jest taki smutny, przerażony. No, no nie wie, co się dzieje, ale jeszcze twardo stoi i po prostu no, będzie walczył do końca, tak? Więc chodzi o jakieś zranione uczucia. Być może to spowodowała jakaś królowa kielichów, ktoś z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Ja nie mówię koniecznie, że to wy, być może on jest po jakimś związku takim traumatycznym, ale ogólnie karta mówi, że on ma zranione uczucia, tak? I to jest skierowane właśnie w waszym tutaj kierunku. Więc coś być może się w przeszłości wydarzyło takiego, że on sobie to zapamiętał, trzyma to w sobie, on bądź ona, tak? Bo jeżeli panowie mnie słuchają, no to musicie to sobie wszystko przełożyć na stronę damską, tak? Ale mówię ogólnie on, czyli wasz partner. To trzyma to w sobie, tak? Tłamsi i nie chce powiedzieć, o co mu chodzi, ale zranione ma uczucia, tak? Coś go zraniło, coś go uraziło, zabolało mocno. Dobrze, kochani. 8 kielichów to wiemy. Może jeszcze wyjaśnimy sobie tą trójkę monet. Mhm. No, szybko się będzie działo i pozytywnie, tak? Czyli tutaj mówię, odejdziecie w pracę, być może pracę nad tą relacją. Też tak może być. Będziecie pisać do ciebie, smsować, telefonować, czyli będziecie utrzymywać tą relację, ten kontakt. Być może będziecie chciały tutaj no, dojść do jakiegoś kompromisu. Jeszcze tego asa. No, as denarów wyjaśniany, asem denarów.
As denarów mówi też o tym, że ta osoba jest niezwykle droga dla Was i że związek z tą osobą jest niezwykle dla Was korzystny pod względem finansowym, jak najbardziej. Ale główne przesłanie jest to osoba dla Was droga, osoba, na której Wam zależy, tak? Niezależność finansowa też jak najbardziej, no ale mówimy tutaj o miłości, więc jakaś szansa na koniec miesiąca od losu będzie, próbujcie, rozmawiajcie, komunikujcie się, podtrzymujcie kontakt, tak? Być może ta osoba, mówię, nie to, że się od Was wyprowadzi tak fizycznie, tylko po prostu no, będzie uciekać emocjonalnie poprzez tą ósemkę kielichów. Po prostu oddali się od Was emocjonalnie. Tak jakby nie chciała być pod Waszą kontrolą tego nacisku. No mag i cesarz to jest karta niezwykłej kontroli, niezwykłej asertywności, stawiania na swoim, silnej woli, takiej mocnej podstawy w związku. Mnie się wydaje, że to Waszego partnera przeraża, że on jest taki przytłoczony w tym wszystkim, zdominowany i tak naprawdę no uważa, że niewiele ma do powiedzenia, a chciałby, żeby było troszeczkę na jego warunkach. Tak? Nie daje się usilić, nie daje się i to pokazują te dwie karty, król buław i ta dziewiątka buław, że on walczy jeszcze o siebie, tak? Że też chciałby mieć coś w tym związku do powiedzenia. Karta śmierci, karta tła. Rycerz mieczy, czyli nagłe, szybkie zmiany, tak? Transformacja, nagłe, szybkie zmiany. To się zadzieje szybko. To się zadzieje szybko. Troszeczkę, mówię, może zaboleć, ale to jest taki nowy etap. Tak jakbyście może chcieli zmian w tym związku, być może... No musicie go, jeżeli chcecie zostać w tym związku, ja powiem tak, jeżeli chcecie zostać w tym związku, jeżeli chcecie go uratować, to musicie go całkowicie przetransformować, ale to i Wy musicie się zmienić i partner. Po pierwsze szczera rozmowa, wyjaśnienie sobie, wyrzucenie wszystkiego, co w sobie nosimy, tłamsimy, bo to tylko nam szkodzi. Nie polepsza sytuacji. Szczere wyznanie, uczuć, co czujemy do partnera, tak? I czy chcemy po prostu z nim być, czy nie. Szczera rozmowa. I dlatego być może karty sugerują, żeby jeszcze poczekać z tą rozłąką, z tym rozliczaniem, z tym rozwodem być może, tak? Jeszcze raz się zastanówcie, jeszcze raz przemyślcie to. Bądźcie osobami empatycznymi, spróbujcie się postawić w osobie partnera, tak? Zobaczcie troszeczkę inaczej na inne sprawy i być może tutaj sytuacja się dobrze zakończy. Ja myślę, że dobrze się to zakończy, bo kończycie dwoma asami denarów. No as denarów wyjaśniony asem denarów, czyli tak jakbyście chcieli być, tak? I ten partner też by chciał być, bo naprawdę jesteście cennymi osobami dla siebie nawzajem, tak? Bardzo. Bardzo jesteście cenni dla siebie, tak? I to już jest zbudowane na podłożu przyjaźni. No nie ma piękniejszej miłości budowanej na przyjaźni, prawda? Gdzie mamy zaufanie, gdzie znamy tą drugą osobę, praktycznie możemy ją prześwietlić, wiemy o niej wszystko na wylot. Tylko czemu ten Wasz partner czuje się zraniony tutaj, tak? On się czuje rozczarowany w stosunku do Was, tak? Ma jakąś taką zadrę w sobie, o której nie chce mówić, jest to spowodowane uczuciami na pewno. Jakąś ma pretensję i nie chce Wam o tym powiedzieć, tak? Tłamsi to w sobie. Być może dochodzi tutaj do jakichś niejasności. A Wy jesteście tak mocną osobowością w tym związku. Bardzo. Kochani, jeszcze zobaczymy kartę radę, poproszę. Jeszcze jedną kartę radę dla naszych baranków odnośnie związków na ten miesiąc. Pochmurno, ciemno. Proszę o kartę radę. Przepraszam, tak chyba było lepiej. Karta rada na miesiąc dla naszych baranków odnośnie miłości. Zacznijcie wszystko od nowa, moi kochani. To, co mówiłam. Zacznijcie wszystko od nowa. Paść kielichów, rybka spełniająca nasze życzenia, ofiarujcie ten kielich,
i zacznijcie od nowa budować swój związek, tak? Spełniajcie swoje marzenia. Troszeczkę pokierujcie się emocjami, nie tak bardzo tutaj tą stanowczością, surowością, taką dominacją, taką silną ręką związku. I łagodnie podejdźcie do partnera, tak? I spróbujcie od tej przyjaźni, która was łączy, tak? Zacząć budować coś nowego, tak? To paść buław. Nowe emocje, tak? Drobne kroczki zaczynamy raczkować, zaczynamy coś nowego. Nowe dobre wiadomości. Karta wrażliwości, ale karta też spełniania swoich marzeń, takich emocjonalnych, tak? Więc zacznijcie od nowa, zacznijcie spróbować. Próbujcie po prostu. Jeżeli chcecie, jeżeli wam zależy na partnerze i chcecie to ratować, to karty radzą, żebyście zaczęli wszystko od nowa. Po to jest ta śmierć, żeby zakończyć tą waszą relację, ale na płaszczyźnie mentalnej, tak? Być może źle podchodziliście do tego wszystkiego, być może źle rozmawialiście ze sobą, źle właśnie ocenialiście, traktowaliście partnera, tak? Zmieńcie swoje nastawienie. Zupełnie musicie się przeobrazić, tak? Przeobrazić i zacząć wszystko od nowa. Spróbować jeszcze raz, tak jakbyście się na nowo spotkali, zaczęli ze sobą flirtować, romansować, przyjaźnić się. I próbujcie, jeżeli wam na tym zależy. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Teraz zobaczymy jeszcze sobie, co aniołki chcą nam tutaj powiedzieć ciekawego. Jaka jest rada od kart anielskich odnośnie wsparcia miłości? Już wybieramy. Nieodwzajemniona miłość. Tak, bo na razie jest przyjaźń. Nie ma wystarczającego przyciągania bądź chemii, by utrzymać ten związek. No właśnie. No właśnie. Wy byście chcieli, a partner coś go tam... No nie czuję tego jeszcze. No nie czuję tego jeszcze. Zobaczymy jeszcze, co tutaj książeczka nam mówi. Romantyczne anioły są pełne współczucia, gdy muszą przekazać ci tę kartę. Odpowiada ona jednak na twoje pytania dotyczące obecnego związku. Osoba, o którą pytałeś, ma wiele cech, które wydają ci się atrakcyjne. Niestety nie ma między wami wzajemnego przyciągania, które jest niezbędne do stworzenia namiętności, jakiej poszukujesz. Ten związek przypomina bardziej pogonie kota i myszy, przy których jeden z partnerów ustawicznie się wycofuje i znika. Tak jak wasz partner, on ucieka przed wami, ja to mówiłam. Żadna ze stron nie może czerpać radości z takiego układu, a wszystko bierze się z braku chemii. Być może oboje nosicie w sobie zarzewie szczerej miłości, które samo w sobie może być źródłem długotrwałego związku. Ta karta przybyła do ciebie jako pomoc w dostrzeżeniu elementów, których brakuje w waszym związku i których niedobór oboje odczujecie. Każdy związek jest oparty na mieszaniu się energii jego uczestników. Nie jesteś w stanie w pełni kontrolować czynnika zwanego przyciąganiem. Kontrolować, zobaczcie, kochani. Macie dwie karty kontroli, no mag i cesarz, to co mówiłam, wy za bardzo chcecie kontrolować ten wasz związek. Jesteście tak stroną dominującą i wasz partner boi się was chyba, no ja nie wiem, no zaraz zobaczymy, co tutaj dalej. Nie jesteście w stanie w pełni kontrolować czynnika zwanego przyciąganiem. Jakkolwiek jesteście w stanie sterować nim i nadawać mu kierunek. Właśnie, wy sterujecie i nadajecie kierunek swojemu związkowi, tak? Macie silną postawę, silną osobowość i do tego macie te narzędzia, które ma mag, do sterowania, do manipulowania, do kontrolowania, do ustawiania tych pionków na tej planszy, w którą gracie, tak? Wy tutaj cały czas ruch robicie jakiś.
Czasami bolesne doświadczenia z dzieciństwa mogą przyciągać Cię do niezdrowych związków. Dzieje się tak, ponieważ często odtwarzamy przeszłe sytuacje zamiast je uzdrawiać. Możesz poprosić anioły o podniesienie poziomu Twoich duchowych częstotliwości, dzięki czemu będziesz w stanie przyciągnąć partnera o podobnej naturze. Zasługujesz na związek pełen wzajemnego przyciągania i doceniania się. Warto poświęcić nieco czasu na zamanifestowanie tych wartości w swoim życiu. O czym mówi ten paść kielichów, tak? Zacznijcie ofiarować uczucia. Nie tylko władza, nie tylko siła, tak jak cesarz, tak? Chociaż cesarz jest bardzo dobrym ojcem. Dobrym w sensie zapewnienia bytu rodzinie, tak? Czasami trochę surowy właśnie, bardzo apodyktyczny, taki dominujący, ale dobry, on chce, wy chcecie dobrze, tak? I dlatego wy cierpliwie czekacie, co z tego się dalej, że tak powiem, rozwinie, ale musicie zmienić zupełne postępowanie w tym związku, tak? I dać uczucia, bo on potrzebuje uczucia. Nie tylko takiej silnej ręki, tu, że ja... Nie. Ofiarujcie ten kielich z tym uczuciem, tak? Bo tego tu brakuje i przez to jest ta uraza do Was, być może ta niechęć taka, ta blokada, tak? Że on się cały czas broni przed tym, bo jest stłamszony, bo jest zdominowany. Kochani, przypomnę, że jest to czytanie ogólne, bo zapomniałam powiedzieć, dawno nie robiłam tych czytań miłosnych. To jest czytanie ogólne, więc energie mogą się mieszać, tak? Być może to jest Wasza strona, a to jest strona Waszego partnera i on jest takim mocnym dominantem tu w związku, a Wy potrzebujecie tego uczucia, jesteście zranieni. Więc poprzestawiajcie to sobie, tak? Jeżeli ta strona bardziej z Wami rezonuje do Waszej osoby, no to Wy jesteście tutaj, tak? A tu jest Wasz partner. Ale to tylko dla niektórych, tak mówię. Więc ogólnie rada jest, żebyście po prostu popracowali nad uczuciami, jeżeli Wam zależy na tej relacji, bo jeżeli nie, no to na razie idźcie każdy w swoją stronę, rozliczcie się, jak macie się rozliczyć, weźcie tam rozwód, czy na razie separację, zastanówcie się nad tym. Ale kończycie miesiąc dwoma asami denarów, czyli zależy Wam na tym związku. To jest droga dla Was osoba, ale potrzebne są uczucia. Bo na samej stanowczości, na samych finansach, na samej takiej silnej ręce nie zbudujecie czegoś takiego, bo to po prostu osoba będzie uciekać, będzie się Was bała, będzie po prostu czuła się stłamszona przez Was, tak? A też chciałaby być może mieć coś do powiedzenia, tak? Dobrze, kochani, bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Boże, już 40 minut minęło, ale się rozgadałam. Kochani, zapraszam Was do kolejnych czytań. Sprawdźcie jeszcze swój znak ascendentalny, a tymczasem szybciutko przechodzimy jeszcze do singli. Matko kochana, jak mi zleciało szybko te 40 minut. No to muszę się w sobie zebrać, kurczę. Bo znowu będzie tak długo, ojej. No ale ja muszę powiedzieć, jak mam co do powiedzenia, no to muszę. Dobrze, jeszcze singla. Już patrzymy, kochani, już patrzymy. Kwiecień 2019, miłość, single. Kwiecień 2019, single. Osoby samotne, baranki. Z przeszłości. Umiarkowanie. Obecna sytuacja. Paź mieczy. I koniec miesiąca. 9 buław. Do czytania Król Denarów. Kochani, jeszcze zobaczymy aniołka, od razu wylosuję dla Was. Wyrażaj swoją miłość. Teraz przeczytam.
czytamy, o co chodzi, ale już wtedy to. Karta z przeszłości, umiarkowanie, czyli było wszystko tak, jak powinno być. Wasze życie, że tak powiem, toczyło się spokojnie, bez żadnych tam szaleństw, było wam dobrze tak, jak było. Spokój, równowaga, cierpliwość, być może cierpliwie szukaliście pomalutku, bez żadnego nacisku. Karta umiarkowania, karta równowagi w życiu, tak? Czyli taki spokój emocjonalny. Teraz spróbuję ten zoom tu znaleźć, ale walczy ze mną ta kamera. Chcę wam pokazać tego pięknego aniołka. O, jest, tak? Równowaga. Umiecie pogodzić emocje w sobie, umiecie zachować właśnie taki balans pomiędzy emocjami, pomiędzy swoimi działaniami. Karta spokoju, karta takiego bezpieczeństwa, tak? Więc tutaj w przeszłości wszystko było ok, tak? Było, nawet mogę powiedzieć, że było wam dobrze tak, jak jest. I teraz tak, co się dzieje w tym miesiącu? Zaczynacie obserwować, wypatrywać, szukać wiadomości, tak? Tak jakbyście wreszcie chcieli coś zrobić, żeby na ten partner do was przyszedł. No, poszukujecie, jednym słowem, poszukujecie, wypatrujecie, zasięgacie informacji, być może, nie wiem, jakiś portal na internecie, być może jakieś listy, jakieś wiadomości, zaczynacie się tym interesować. W głowie już zaczyna wam taki pomysł świtać, zaczynacie myśleć na tym, żeby jednak zmienić tą swoją sytuację, tak? Coś chcecie zdziałać, poszukujecie, zaczynacie, ruszacie na łowy, o, jak ja to mogę tak powiedzieć, tak? Z bezpiecznej odległości, z daleka obserwujecie. Jeszcze, że tak powiem, nie wkraczacie bezpośrednio, ale z dystansem obserwujecie otoczenie, wypatrujecie. I teraz tak, koniec miesiąca, dziewiątka buław. Mówi o tym, że jesteście ostrożni, jesteście nieufni, że jeszcze nie pozwalacie tutaj wejść na swoją przestrzeń osobistą, bronicie siebie, wyznaczacie granice. No was już troszeczkę tutaj, że tak powiem, męczy, ale bronicie swojego stanowiska. Próbujecie znaleźć jakiś pomysł na to, żeby być może jakieś osoby z zewnątrz zbyt bardzo was nie atakowały, zbyt bardzo was tak nie adorowały, w jakiś sposób nie były nachalne, tak? Próbujecie tutaj znaleźć jakiś złoty środek na to, tak? I jesteście ostrożni. No, z tej bezpiecznej odległości poszukujecie jak najbardziej, ale no, jeszcze nie bronicie, jeszcze nie dajecie dostępu do tego swojego serca. Jeszcze jesteście ostrożni, jeszcze tak jakbyście chcieli poszukać czegoś nowego. I teraz tak, w tle czytania mamy kartę Króla Denarów. Być może chodzi o jakieś mężczyznę po 45 roku życia, z trygonu Ziemi, byk, panna, koziorożec. Osoba majętna, osoba być może w pracy na wysokim stanowisku, ktoś już z ładnym bagażem doświadczeń, z niezłym majątkiem, z dorobkiem swojego życia, ustatkowany. Zazwyczaj jest to mężczyzna no, nie tak wylewny uczuciowo jak na przykład król kielichów, ale doskonały ojciec. Dobry mąż, potrafi zabezpieczyć rodzinę pod względem materialnym. Zamiast na przykład powiedzieć jakieś miłe słowo czy komplement, to woli wam kupić coś ładnego, tak? Więc na takiej zasadzie tutaj to wygląda. I być może taka osoba tutaj w waszym otoczeniu się pojawi, ale wy z dystansem ją obserwujecie. Jeszcze nie chcecie, żeby ta osoba wkroczyła na wasze terytorium, tak? Jeszcze się bronicie, jeszcze jesteście ostrożni. Jeszcze zachowujecie taki dystans, uważacie, że to jeszcze nie jest ten czas, tak? To jeszcze nie jest ten czas, żeby ta osoba wkroczyła w wasze życie, wy ją tutaj skrzętnie obserwujecie, ale coś już zaczyna się dziać, tak? Coś już zaczyna się dziać, więc kochani, być może już w przyszłym miesiącu będziecie w związku z Królem Denarów. I teraz tak, wyrażaj swoją miłość, śmiało wyrażaj swoją miłość. Więc może nie bójcie się, tak? Nie wyznaczajcie tych granic, nie barykadujcie się
w swoim domu, tylko troszeczkę bądźcie bardziej otwarci, śmiali i wyrażajcie tutaj swoje poglądy odnośnie miłości. Ofiarujcie komuś ten kielich i już Wam czytam, o co tutaj chodzi. Ta karta ma skłonić się do przejęcia inicjatywy w życiu uczuciowym. Oznacza to skontaktowanie się z kimś, kogo przyciągasz i umówienie się z tą osobą na randkę. Może to oznaczać również wysłanie ukochanej osobie kwiatów, miłosnych kartek bądź podarków. Jak zaczniesz wyrażać miłość, uczucie to zacznie z Ciebie emanować. W rzeczywistości staniesz się głównym beneficjentem korzyści płynących ze swoich starań. Będzie Cię bawiło to, jak zabiegi te wpływają na Twoje uczucia. Może to nieść za sobą większe korzyści niż same podejmowane przez Ciebie działania. Im więcej miłości dajesz, tym więcej jej otrzymujesz. Musisz oczywiście pamiętać, by być jednocześnie otwartym na miłość płynącą do Ciebie wprost do Boga, aniołów i innych ludzi. No pięknie, kochani, pięknie. Jeszcze zobaczymy ogólną kartę radę. I pamiętajcie, żebyście się tak nie izolowali od otoczenia, tylko no dajcie szansę temu uczuciu, jeżeli obserwowaliście tego partnera i on Wam wpadł w oko, tak, i Wam się podoba i chcielibyście coś dalej, tak? Zaproście go do siebie, nie brońcie się tak przed tym. Umówcie się na randkę. Karta rada dla samotnych baranków na ten miesiąc, kwiecień 2019. 5 mieczy. Tak? No, uważajcie tutaj, żeby po prostu no, nie dać się oszukać, tak? Czyli bądźcie jednak ostrożni, żeby nikt Was tutaj nie wykiwał, nikt Was nie oszukał, nikt Was nie zranił, nie zmanipulował. I to chodzi o nowy flirt, nowe znajomości, tak? Czyli bądźcie jednak ostrożni. Czyli ta ostrożność wychodzi na sam koniec miesiąca i kart to potwierdza, że umawiajcie się, spotykajcie, ale miejcie wszystkie lampki kontrolne w gotowości, bawcie się, flirt, znajomości, nowa jakaś zabawa, nowe jakieś tutaj, nowy romans na horyzoncie się szykuje, ale bądźcie wyczuleni, żebyście się nie dali wykorzystać. I tym miłym akcentem, kochani, kończymy czytania miłosne. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, dlatego sprawdźcie swoje znaki ascendentalne, odsłuchajcie filmiki adekwatne do znaku i być może tam będą bardziej jasne wiadomości. A tymczasem pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne filmiki i do usłyszenia, kochani.